Możecie zetknąć się podczas egzaminu maturalnego z motywem władzy. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie tego, jaka władza powinna być. I oczywiście wszyscy wiemy, że jak najlepsza dla poddanych. O takiej władzy, proszę Państwa, pisze Jan Kochanowski w pieśni, która jest częścią odprawy posłów greckich. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Tam wybitny poeta zwraca uwagę na to, że każdy władca musi mieć cały czas przed oczyma fakt, że będzie zdawał sprawozdanie ze swej władzy przed samym Bogiem musi więc traktować tę władzę jako obowiązek, a nie przywilej. Pomyślcie o Makbecie, który jednak władzę zdobył w drodze morderstwa i o tym, co się z nim później stało. Pomyślcie o despotycznych i wyjątkowo okrutnych urzędnikach carskich w trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. A skoro już jesteśmy w romantyzmie, to myślę, że warto zwrócić uwagę na władzę przejętą siłą. Co mówi nam Kordian Juliusza Słowackiego o koronacji cara na króla Polski?